Łaska Wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Witam Was, drodzy, serdecznie w środę 18 maja. Pozwólcie, że podzielę się z Wami krótkimi wierszami, które mają nam dzisiaj towarzyszyć. Pierwsze z Księgi Samuelowej, z drugiego rozdziału. Do Pana należą słupy ziemi. On na nich położył ląd stały. To pierwsze słowo, a drugie z Ewangelii Jana. Pierwszy rozdział i pierwszy wiersz. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Słowo zabiera nas dzisiaj w niezwykłe, można by powiedzieć, dziwne rejony. Stworzenie świata, początek. Ale świata innego niż my znamy, innego niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, że tak jest. Ziemia, wokół niej gwiazdy, planety. Świat, który wsparty jest na słupach. Jeśli czytamy pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, pierwszej Księgi Mojżeszowej, to przeczytamy tam o wodach, które są nad sklepieniem i pod sklepieniem. Świat, który bardziej przypomina talerz nakryty kloszem, a wokoło jest woda. Kiedy spojrzymy na niebo, które jest za mną, niebieskie, kojarzy się z wodą, z morzem, z oceanem. I tak też się kojarzyło Semita. Obraz świata według Semity, opisany w pierwszych rozdziałach Biblii, jest trochę inny niż nasz, niż nasza wiedza dzisiaj. Ale to, co najbardziej dostrzegalne i co najważniejsze, to to, że to wszystko stworzył Bóg i było to dobre. To jest podkreślane w opisie stworzenia. Ewangelia Jana. Prolog, początek. Rzekł Bóg i stało się. Jak wielką moc ma Słowo. Boże Słowo, Słowo sprawcze. Rzekł i stało się. Stworzył. Z niczego. Powołał do życia. Słowo, które było u Boga, a Bogiem było Słowo. To Janowa filozoficzna wizja początku świata. Słowo, którym jest tak naprawdę Chrystus, którego Jan będzie przedstawiał w swojej Ewangelii. Chrystus, który uczestniczy w dziele stworzenia, który jest od początku, który jest sprawcą zbawienia ludzi. On jest Słowem, które daje życie wieczne. On był na początku i On będzie na końcu. On jest Alfa i Omega, początek i koniec, jak przeczytamy w objawieniu Jana. Jeśli w Chrystusie, drodzy, my odnajdujemy swój początek, nie musimy się martwić o koniec, bo końcem będzie życie wieczne w Jezusie Chrystusie i z Jezusem Chrystusem. Podobną myśl przedstawia nam dzisiaj Jochen Klepper, pochodzący z Bytomia Odrzańskiego, dziennikarz, pisarz,
pieśniarz, skądinąd postać niezwykle tragiczna. Wsłuchajmy się w jego słowa. Nie znamy celu ani końca, lecz początek jest odkryty. Wszystko, co nie wyszło z Twoich rąk, jest niczym. Jeśli przyjmujemy perspektywę początku, nie musimy troszczyć się o przyszłość. Zaufajmy temu, który dał początek wszystkiemu. I nie troszczmy się o przyszłość. Naszą przyszłością, ale i teraźniejszością jest Chrystus Jezus. Amen. Życzę Wam, drodzy, dobrego, błogosławionego dnia.